Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na pyszną i chrupiącą sałatkę z kalafiorem i winogronami. Zostańcie ze mną i wyżyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Katarino, że Pani również robi kapustę do słoików, czyli kapustę kiszoną. Do naszej surówki potrzebujemy kalafior, ciemne winogrona, ząbek czosnku, oliwki, śmietany i majonez, pieprz i sól. Sałatkę zaczniemy od ugotowania kalafiora. Kalafior gotujemy al dente, czyli maksymalnie 5 minut. Włączamy wodę, lekko ją solimy i jak się woda zagotuje, wrzucamy kalafior i od zagotowania maksymalnie gotujemy 5 minut. Kalafior ma być lekko twardawy. A w tym czasie przygotujemy sobie sos z majonezu, śmietany i czosnku. Woda się gotuje, wrzucamy kalafior. Kalafior się gotuje, a ja Was zapraszam do zrobienia pysznej surówki chrupiącej również z surowego kalafiora. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Przygotujemy teraz sos. Do śmietany i majonezu przeciskamy czosnek. Doprawiamy odrobiną soli i pieprzu. I mieszamy. Sos już porządnie wymieszany, odstawiamy go, a do miski przerzucamy oliwki i winogrona. I czekamy, aż kalafior się ugotuje. Kalafior już ugotowany, odcedzamy go i hartujemy zimną wodą. Kalafior już gotowy, dzielimy go na mniejsze różyczki. Jak się nie da podzielić, to kroimy nożem na mniejsze kawałeczki. Dokładamy teraz sos i mieszamy. A jeśli uwielbiacie próbować różnych nowości, to zapraszam do zrobienia sałatki cacyki. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Sałatka wymieszana, przekładamy do mniejszej miski. Sałatkę przed podaniem wystarczy tylko porządnie schłodzić na pół do godzinki w lodówce. I życzę Wam smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia carpaccio z grillowanej cukinii i carpaccio z czerwonego buraka. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!